Jerzy Nazaruk, prezes zarządu oraz współwłaściciel Nazaruk Service, jest dzisiejszym gościem Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości. Witam Pana serdecznie. Witam Panią i Państwa. Panie prezesie, przygotowując się do rozmowy z panem, głównie myślałam o takich zagadnieniach, które są związane z rynkiem pracy, z tym, żeby nam pan opowiedział jako pracodawca, jakich pracowników poszukuje. Ale im bardziej szukałam informacji, tym bardziej byłam zdziwiona, dlatego że natrafiłam m.in. Na, na taką kwestię, że firma Nazaruk Service jest firmą rodzinną, funkcjonującą na naszym rubelskim rynku od ponad 70 lat. Tak, to prawda, rozpoczął działalność ojciec zaraz po wojnie. Naprawiał samochody, był rzemieślnikiem, naprawiał samochody, motocykle, natomiast w 1990 roku po skończeniu studiów, już ja z bratem zacząłem działać tak bardziej w firmie, chociaż w zasadzie urodziliśmy się z bratem w tej firmie, bo mieszkanie nasze było w zasadzie przy tym podwórku, gdzie były naprawiane samochody. I tak często zamiast bawić się gdzieś z rówieśnikami, to już wtedy próbowaliśmy pomagać przy naprawie samochodów i dlatego ta. Branża motoryzacyjna jest nam tak bliska i mamy głęboką wiedzę, bo od dziecka praktycznie. Czyli to było takie naturalne wejście w biznes i naturalne wejście w bycie przedsiębiorcą. Tak, no, studia też skończyłem e, naszą politechnikę lubelską, właśnie samochody i ciągniki. Mhm. A jako przedsiębiorca i przedsiębiorca rodzinny, z jakimi problemami najczęściej pan się styka? No więc właśnie z doborem pracowników, bo pracownicy reprezentują i naszą firmę, i marki, które my reprezentujemy, czyli renoidacie także tutaj pracownicy no chcielibyśmy żeby ci pracownicy którzy mają styczność z klientami mieli miłą aparycję żeby miło sympatycznie potrafili rozmawiać z klientami żeby po prostu przyciągali tych klientów do nas do naszej firmy i do marek które reprezentujemy przyjmując nowego pracownika rozmawiając jeszcze z nim jako z kandydatem do pracy na co częściej pan zwraca uwagę na jego kompetencje merytoryczne wynikające z wykształcenia, z posiadanego wykształcenia, czy na Pewien zespół kompetencji miękki, który jest niezbędny do pracy w branży, jaką pan reprezentuje. Więc oczywiście jedne i drugie kompetencje są ważne, tym niemniej właśnie te miękkie są dla nas bardziej cenne, dlatego że często w każdej dziedzinie potrzebne są talenty, czyli jakieś predyspozycje takie no, niewyuczone, a, a nabyte nie wiem, może nawet genetycznie. I, i szczególnie jeśli chodzi właśnie o te stanowiska związane z obsługą klienta tutaj zależy nam, żeby była miła aparycja kandydata, żeby umiał tak ciekawie rozmawiać z klientem, żeby przyciągał klienta do naszej firmy i do naszych marek. Natomiast jeśli chodzi o takie stanowiska jak blacharz, lakiernik, mechanik, Elektromechanik, no tutaj e, wiedza jest, jest potrzebna, ale też te miękkie kompetencje, czyli taka chęć do pracy, chęć po prostu do dobrej pracy, rzetelnej, takiej jak kiedyś się pracowało rzemieślniczo, że, że to jakieś tam dzieło e, prawie było. To, to, to nam tu właśnie na takich ludziach zależy, którzy pracę traktują jako pasję, bo, bo wtedy bardziej się to udaje, są lepsze efekty jakościowe. I klienci są bardziej zadowoleni, ale też i my, bo z zadowolonych klientów to, to, to wiadomo, że są pieniądze, jest, jest taki efekt zadowolenia. i A jest wychodząc to właśnie cenne. z tego doświadczenia pracodawcy, czy młodzi ludzie, którzy przychodzą po różnego rodzaju typach szkół do, do, do pana, czy mają tą pasję w sobie? No właśnie, szukamy ich. No oczywiście, że są tacy na szczęście ludzie. Tych chętnych do pracy tak z roku na rok jest mniej, jest mniej kandydatów, no ale my staramy się wyszukać właśnie tych ludzi z pasją, którzy chcą pracować tak no, rzetelnie, porządnie. Z, z, z zadowoleniem dla siebie, ale i dla klienta, którego właśnie obsługujemy. Z jednej strony jest pan pracodawcą, ale przede wszystkim jest pan przedsiębiorcą. Od wielu lat już funkcjonującym na rynku. Z jakimi problemami, z jakimi barierami w kontekście rozwoju przedsiębiorczości się pan spotyka? No więc coraz częściej jest to problem z pracownikami, bo na przykład moglibyśmy obsługiwać dużo więcej samochodów mhm. serwisowo, blacharsko, lakierniczo, natomiast brakuje nam obsady, brakuje tych właśnie wykształconych, mhm. takich dobrych, dobrych tych mechaników i elektromechaników, jakichś diagnostów, mhm. którzy no, pracują dobrze. I ich praca powoduje zadowolenie klienta i nas, mhm. i, i to, że mamy jakąś taką dumę z, ze swojej pracy. Natomiast właśnie tych, tych takich mechaników z zamiłowania, z pasji, no szukamy i na szczęście udaje nam się znaleźć. Ale trudniej? Z roku, na rok? no z roku na rok trudniej, dlatego że mniej jest szkół takich zawodowych kształcących właśnie tych, tych mechaników. Natomiast coraz więcej jest wyższych uczelni, które kształcą pod względem wiedzy takiej teoretycznej. Natomiast mniej przykłada się w tej chwili do wykształcenia takiego zawodowego, typowo na stanowisko właśnie takie do wykonywania prac takich no, manualnych. A co poradziłby pan młodym osobom, które pragną rozpocząć własną przedsiębiorczość? Pragną założyć własną, własną działalność gospodarczą, chcą mieć własną firmę, zarabiać i pracować u siebie? No przede wszystkim, żeby zastanowili się, co chcą robić w życiu, do czego ma jakieś predyspozycje. Bo cokolwiek się robi, to powinno się robić dobrze, tak, żeby... E... Żeby ta praca dawała i pieniądze, i satysfakcję, i taką e, pewność działania na długie lata. W naszym przypadku jest to już drugie pokolenie, a... A trzecie się kształci. No właśnie o tym też rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, że trzecie, trzecie się kształci. No i miejmy nadzieję, że będzie czwarta i firma będzie, będzie się rozrastać. Jeżeli mówimy o przedsiębiorczości, to nie tylko koncentrujemy się na takich twardych aspektach związanych z przychodami, rozchodami, to żeby sprzedawać, żeby kupować, żeby zdobywać klientów. Ale jeżeli mówimy o, o, o współczesnych firmach, również ważne jest wspomnienie o, o o, takim, o takiej kwestii, jaką jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Pana firma dość aktywnie wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia. Jesteście um, znani z tego, że współpracujecie i z Hospicjum Dobrego Samarytanina, i z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. Proszę nam powiedzieć, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Dlaczego jest to ważne dla firmy, żeby angażować się również poza takie komercyjne działania? No więc uważam, że ludzie, którym się dobrze wiedzie, powinni pomagać ludziom, którym się troszkę gorzej wiedzie. No to jest na całym świecie praktykowane, w takich krajach, gdzie ta cywilizacja jest rozwinięta. No to takie opiekowanie się tymi ludźmi, takie nie zostawianie ich samych sobą, sobie i, i, i biznes powinien pomagać właśnie i ludziom, i jakimś organizacjom takim społecznym. No po to, żeby no, ludzie czuli się tacy, nawet ci e, czy niepełnosprawni, czy jakoś pokrzywdzeni przez, przez los, e, żeby czuli się, że mają jakąś opiekę i takie wsparcie od e, czy rządów, czy ludzi, czy właśnie biznesu. A czy ta, społeczność, ta społeczna odpowiedzialność biznesu koncentruje się wyłącznie na takiej bezpośredniej pomocy, czy jeszcze jakiś inny rodzaj działań państwo realizujecie? No więc jest, jest pomoc finansowa, bo jakieś pieniądze często przekazujemy, ale też od ośmiu lat na przykład jestem w takiej grupie artystów charytatywnych, gdzie. Gdzie organizowane są e, przedstawienia, gdzie właśnie pieniądze z biletów przekazywane są na cele charytatywne. E, w tym roku na przykład jest to przedstawienie 7 e, grzechów głównych, będziemy dwa razy grać w centrum spotkań kultur 20 e, i listopada. 21 listopada o godzinie 19, natomiast 24 listopada. Będziemy grać w Kolegium Majus. No właśnie, to jest przedstawienie, o którym chciałam wspomnieć, bo, bo jest to unikatowe, według mnie, przedsięwzięcie w, w, w skali naszego województwa, to na pewno, ale nie wiem, jakie w skali kraju, gdzie grupa, y, ilu 150 obecnie? Tak, tak około 150 w tej chwili mamy. Lubelskich pracodawców, przedsiębiorców, ale nie tylko, bo, bo ludzi znanych, y, angażuje się w charytatywne przedsięwzięcie, y, takie przedstawienie pod tytułem. Znani, nieznani. Tak? Tak, to jest taka tak. główna y, y, myśl przewodnia y, tego, y, tej aktywności. Y, jak pan myśli, dlaczego ludzie biznesu chcą działać w takim, w takim przedsięwzięciu? Co to daje? No, daje taką satysfakcję, że coś, coś, coś robimy dla, dla właśnie takich ludzi potrzebujących. W tej chwili są to dzieci ze szpitala dziecięcego na Chodźki, na ulicy Chodźki. Wcześniej graliśmy dla osób żywionych poza jelitowo. Także ci ludzie widać, że, że te, te, tego wsparcia potrzebują, a mhm. tutaj może nie, nie tyle my dajemy pieniądze, bo dajemy pieniądze, ale poprzez swoje uczestnictwo, grę, takie zaangażowani ludzi. No, w tej chwili to e, wszyscy w tej grupie to traktujemy się jak rodzina i takie są sympatyczne relacje. No, no właśnie o tym zaangażowaniu przede wszystkim chciałam e, powiedzieć, dlatego że e, Państwo występujecie bardzo profesjonalnie. Byłam na kilku tych przedstawieniach e, na scenie. E, trema chyba już w większości minęła. Emocje też są już coraz e, mniejsze, aczkolwiek e, Państwo poświęcacie na to dużo czasu. Trzeba się spotykać na próbach, występujecie w profesjonalności. Profesjonalnych kostiumach, czy jakby ile zaangażowania musicie w to włożyć, żeby to było profesjonalne zrobione? Więc przez, przez trzy miesiące próby są dwa razy w tygodniu. No i, i cóż, no potem, potem występ w tym roku to kiedyś graliśmy raz, Dwa razy. W tej chwili gramy trzy razy w Lublinie, a jeszcze poza Lublinem pani Laura Krzysia, która jest tak, taką główną organizatorką i od samego początku tutaj wszystkich tą pasją zaraziła, zaraziła to właśnie jeszcze, jeszcze chce zorganizować poza Lublinem dwa występy. Także no to, w sumie będziemy grać pięć razy. No to faktycznie jest się czym e, chwalić. E, panie prezesie, jeszcze e, jedno pytanie e, na koniec, wracając do przede wszystkim, odwołując się do pana doświadczenia jako przedsiębiorcę. E, co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces? No przede wszystkim jest potrzebny upór, takie zaangażowanie i, i, i no często ta pasja właśnie, która tak może jest takim dla niektórych pustym słowem, ale, ale to jednak bardzo pomaga, bo wtedy się poświęca więcej czasu i ta praca, ten biznes wtedy lepiej się udaje. Zadałam to pytanie w kontekście przede wszystkim tych wielu nagród i wyróżnień, które pana firma otrzymała. Bo macie lubelskiego orła biznesu w 2017 roku, którego otrzymaliście i medal prezydenta miasta z okazji 700-lecia miasta Lublina jesteście laureatami gazeli biznesu, czyli. No, właśnie ten sukces jest nie tylko takim sukcesem wymiernym w postaci tego, że firma ma się dobrze, ale także w postaci uznania. Czyli co by pan poradził, co by pan powiedział tak w trzech, czterech słowach tych młodym ludziom, czego nie powinni unikać, albo co powinni robić, żeby osiągnąć sukces? No. Niektórzy mówią, że talent jest potrzebny i przydaje mhm. się, ale praca, przede wszystkim praca, 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 dążenie do celu, do, mhm. do takiej jakby doskonałości, cały czas praca nad jakością, jakieś pomysły, takie często nietuzinkowe, no sprawiają to, że, że, że gdzieś wyprzedzamy tą konkurencję i rywalizujemy w sposób taki sportowy, czysty. Mhm. Czyli jeżeli chcemy osiągnąć założony cel, potrzebna jest nam nie tylko pasja i talent, ale przede wszystkim praca. I od tej pracy powinniśmy zacząć. Bardzo dziękuję panu za to. Ja również bardzo dziękuję.